Ostatni odcinek naszej antologii przed wakacjami chcieliśmy poświęcić wierszom o tematyce letniej, ale okazało się, że nie jest tak łatwo znaleźć dobre utwory, ciekawe artystycznie, właśnie o lecie. Część z nich już po prostu też czytaliśmy. W związku z tym uznaliśmy, że ten odcinek będzie najbardziej osobisty i przeczytamy w nim utwory, które są jednymi z naszych ulubionych i w jakiś sposób są dla nas ważne. Zaczynamy jednak od letniej tematyki, od utworu, który wszystkim kojarzy się niewątpliwie z latem, ze względu na chociażby tytuł. Przeczytamy fragment ze snu nocy letniej Williama Shakespeare'a. To jest fragment z aktu drugiego, sceny pierwszej, kwestia Oberona zwrócona do Puka, kończąca tę scenę. W lesie wśród wielu polanek znam jedną. Rośnie tam dziki tymianek, strzela pierwiosnek, fiołek głowę kłoni i baldachimem dusznej, słodkiej woni wznoszą się krzaki głogu i powoje. Elfy tam nieraz szyją sobie stroje z lakierowanych skór, zrzucanych w trawie przez węże. Czasem wreszcie po zabawie tytanie w kwiatach sen głęboki zmroczy. Magicznym sokiem namaszcza jej oczy, aż się w niej skłębi wir urojeń dziki. Weź parę kropel i rusz w zagajniki. Szukaj młodzieńca i dziewczyny, która cierpi ogromnie wzgardzona przez gwóra. Łatwo ich poznasz, bo w mig cię uderzy to, że śpią w lesie w ateńskiej odzieży. Doczekaj niemal chwili przebudzenia, by się upewnić, że pierwsze spojrzenia młodzian skieruje ku wzgardzonej pannie. Wtedy mu namaślić oczy, a starannie i w odpowiedniej proporcji. Niech kona z miłości jeszcze okrutniej niż ona. Potem wróć, zanim pierwszy kur zapieje. W tym tekście lato i miłość to są te tematy i bez wątpienia warto w lecie przeczytać również ten dramat Szekspira. Utwory, które ja wybrałam na dzisiejsze spotkanie, to są wiersze, trzy wiersze z różnych miejsc twórczości tej bohaterki. Wiersze Emily Dickinson. Po pierwsze wybrałam je dlatego, że jest to jedna z moich ulubionych poetek. Niezwykła zupełnie, poetka amerykańska. Po drugie dlatego, że zauważyłam, że niestety w antologii nie poświęciliśmy ani jednego odcinku żadnej z poetek. Tylko raz przeczytaliśmy bodajże utwór Elizabeth Bishop. Więc tutaj też chcę trochę nadrobić to zaniedbanie. Emily Dickinson jest szczególną poetką, ponieważ szczególne jest jej życie, ale również dzieje jej utworów, ponieważ za życia ich nie wydawała. Przebywała właściwie cały czas w jednej miejscowości Amherst, w której się urodziła w stanie Massachusetts. Jedynie kilka razy wyjechała poza tę miejscowość. Jej wiersze zdecydowanie wykraczały poza jej epokę, więc kiedy po jej śmierci część z tych wierszy odnalezionych przez siostrę szczęśliwie zostało opublikowanych, to nie opublikowano ich w takim kształcie, jaki im nadała poetka. Ze szczególną interpunkcją, szczególnym sposobem pisania. Te wiersze wyszły dopiero w całości w 1955 roku. Ale od tego czasu Emily Dickinson uważana jest za jedną z największych poetów
wśród tworzących poezję w Ameryce. W związku z tym no, jej utwory też były tłumaczone, wydaje mi się, że wszystkie zostały przetłumaczone przez Stanisława Barańczaka, wyszły w dwóch tomach. Barańczak przetłumaczył również, czy zostały przetłumaczone również jej listy. Ja przeczytam trzy wiersze, które wydają mi się szczególnie takim rodzajem przesłania może na czas wakacji. Wiersze mówiące o fundamentalnych cnotach i wartościach, o wierze, nadziei i miłości. One nie mają tytułów, zostały umieszczone w różnych, jak powiedziałam, miejscach w twórczości Emily Dickinson, ale ja je na potrzeby naszej antologii połączę. Te wiersze Dickinson są dla mnie ważne również z takiego osobistego powodu, bo była to poetka, która towarzyszyła moim studiom. Wtedy bardzo intensywnie ją czytałam i właściwie chyba jeden z pierwszych artykułów, jakie napisałam właśnie na temat poezji Emily Dickinson, a konkretnie o muzyce w jej poezji i o poezji w muzyce, ponieważ jej wiersze były często inspiracją dla kompozytorów. Taka ciekawostka, jej wiersze tłumaczył na polski i śpiewał również Maciej Maleńczuk. Zaczynam od wiary. W tomie przetłumaczonym przez Barańczaka ten utwór występuje pod numerem 915. Wiara jest mostem bez filarów, co podtrzymując mocno jawę, prowadzi w niewidzialne. Sam zaledwie widoczny, tak śmiało dźwiga duszę, jakby osadzony był w stali i spięty przez stalowe przęsła. A gdzieś za mgłami, dalej, łączy się z czymś, co gdyby można uznać za pewnik prosty, naszym odległym, chwiejnym stopom zbędne byłyby mosty. Wiersz o nadziei to numer 254 w tomie tłumaczonym przez Barańczaka. Nadzieja jest tym upierzonym stworzeniem na gałązce duszy, co śpiewa melodię bez słów i niemilknące. W świście wichru brzmi uszom najsłodziej i srogich by trzeba nawałnic, aby spłoszyć maleńkiego ptaka, co tak wielu zdołał ogrzać i nakarmić. Śpiewał mi już na morzach obcości, w krainach chłodu, nie żądając w zamian okruszka, choć konał z głodu. I wreszcie wiersz ostatni, tylko czterowersowy, numer 1765. Miłość jest wszystkim, co istnieje. To wszystko, co o niej wiemy. Wystarczy. Ciężar wozu musi stosowny być do kolejny. Tyle Emily Dickinson. A profesor Kilroy wybrał wiersze trzech poetów w jakiś sposób. Te wiersze są związane, czy poeci, z I wojną światową. Niestety nie udało mi się dotrzeć do konkretności, dotarłam jedynie do jednego, do przekładu jednego wiersza.
polskiego przekładu. Być może one istnieją, ale niestety nie odnalazłam. Dlatego przeczytam inne wiersze. Najpierw Alfreda Edwarda Hausmana, poety, który żył w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, umarł w 1936. Był filologiem klasycznym. W 1911 roku objął katedrę literatury łacińskiej w Cambridge, a wcześniej taką katedrą kierował w Londynie. Niestety w